Cześć, witajcie. Cześć. Adam. Dagmara. Dzisiaj będziemy kontynuować kwestię przysiadu, techniki przysiadu. Bardziej skupimy się na dolnym, jeżeli chodzi o dolnej części powie, jeżeli chodzi o technikę wykonania przysiadu, zakres pracy bioder. Ostatnio skupiliśmy się na kompensacji związanej z garbieniem się, z wysuwaniem ramion do przodu, na biednym pochylaniu w odcinku piersiowym. Także jeżeli nie pamiętacie, to nie gdzieś w filmiku zapraszamy, żeby się cofnąć, obejrzeć sobie. Dzisiaj skupimy się bardziej na samych biodrach i na tym, czym jest tak zwany butting. Tak bardzo prezentuję. Butting jest to takie zaokrąglanie odcinka lędźwiowego, zaokrąglanie kości krzyżowej w trakcie dolnego zakresu, w trakcie wykonywania przysiadu. I tutaj to widzimy, wykłada nam się odcinek lędźwiowy, kość ogonowa, kość krzyżowa się podkręca w dół. Zrób to troszeczkę szybciej. O, właśnie. Co się dzieje w tym momencie? W tym momencie, chodź do góry, jeżeli mamy neutralną pozycję kręgosłupa, mamy zrównoważone siły, jeżeli chodzi o utrzymanie naturalnej krzywdy, które, tak jak mówiłem też we wcześniejszych filmikach, dbają o to, żeby strukturalnie, wytrzymałościowo siły były równoważne w kręgosłupie, to w momencie, kiedy zejdziemy na sam dół, jeszcze raz zejść, i zrobi nam się parking, podjedzie nam kość ogonową w dół, to zauważcie, że w zasadzie całkowicie wypłyca nam się lordoza odcinku lędźwiowy. To powoduje, że tutaj brakuje nam takiego pełnego wsparcia, pełnego przytrzymania się krzywdy kręgosłupa i może dojść do dużo większego przeciążenia w kręgosłupie. Czy to jest do końca złe? W momencie, kiedy ten Dagmara sobie tak jak siedzi teraz, nie ma żadnego ciężaru na rękach, jest to też nasza fizjologia, tak? Takie zaokrąglanie przy tak niskim przysiadzie, nie jest to nic złego. Jest to złe w momencie, kiedy mamy bardzo dużo ciężaru na plecach albo generalnie progresujemy ciężar, nie zachowując odpowiedniego wsparcia dla wszystkich krzywd na kręgosłupa. Jeżeli taki butting włącza nam się dużo wcześniej, tak mam kość do góry, jeszcze, teraz zacznie schodzić, wymuś buttinga wcześniej troszeczkę do tu i teraz zacznie zaokrąglać, o, nam się włącza wcześniej, no to już nie jest fizjologia. W tym momencie widać, że jest to, najprawdopodobniej jest to spowodowane przypuszczami w obrębie bioder, jeżeli chodzi o zakres zejścia w dół, otwarcia całej miednicy. Na tym się skupimy, na tym pokażemy Wam też w kolejnych odcinkach, jak to rozbić, jak to przygotować, jak to aktywować, z czym to powiązać, żeby technika przysiadu nam się poprawiła. Ok, chodź do góry. I teraz jeszcze jest kwestia tego, czasem taki butting, czy w ogóle podkręcanie ogona pod siebie może dziać się w momencie, kiedy źle się ustawimy technicznie do przysiadu. W trakcie wykonywania przysiadu ważne jest to, żeby ustawić się na swoją dobrą szerokość pod kątem anatomicznego ukształtowania miednicy. Każda osoba, każdy człowiek, każda kobieta, każdy mężczyzna będzie miał inny rozstaw bioder do optymalnego przysiadu dla siebie. U kobiet przeważnie ten przysiad będzie szerszy, u kobiet częściej będzie wygodniej to zrobić z większym rozprawieniem się stóp do zewnątrz. Nie jest to błąd. Generalnie chodzi o to, żeby symetrycznie zostawiać stopy do zewnątrz. Ustaw się teraz jeszcze tak małym przodem do kamery. OK. I teraz w trakcie schodzenia do przysiadu ważne jest, żeby sobie dopasować to rozstawienie pod siebie pod kątem jak najniższego zejścia. Oczywiście, jak już czujemy, czym jest ta nasza neutralna pozycja kręgosłupa. Tak? Jeżeli ktoś nie czuje, trzeba sobie to wyćwiczyć w pozycji planka, w pozycjach kotopsa, w tym, czym wcześniej rozmawialiśmy, opisywaliśmy na filmikach dla BDA. Na tej podstawie później utrwalić sobie to lędorcu przysiada. I teraz jednym z pomocniczych ćwiczeń, które można wykorzystać do utrwalenia sobie tej pozycji, w jakiej mi będzie najwygodniej zejść do przysiadu, może być poza obserwowaniem się w lustrze, dopasowaniem szerokości przysiadu w trakcie zejścia, obserwowaniem, czy mi będzie wygodniej utrzymać kręgosłup neutralnie, w zależności od położenia stóp tak czy tak, czyli takiej auto-obserwacji albo obserwacji razem z trenerem. Można do tego wykorzystać tak zwaną żabkę jeszcze. Tak Mara pokaże, przyjdzie na kolankach, bokiem do kamery. I teraz też możemy to jako trenerzy, czy jako osoby, które towarzyszą, czy z kimś wykorzystać. Czyli też w zależności od tego, jak ustawimy biodra, tak Mara teraz ma miarę szeroko kolana i będzie mieć sobie do góry teraz biodrami, hop, utrzymuje kręgosłup w pozycji neutralnej, schodzi powolutku. I zauważcie, że tak Mara sobie schodzi nisko i nie gubi płaszczyzn kręgosłupa, czyli generalnie kontroluje pozycję bioder. A spróbuj będzie ustawić kolana i zejść tak samo głęboko. Mhm. I tu już delikatnie widzę, że nam się zaczyna troszeczkę odcinek lędźwiowy, już troszeczkę rurka zaczyna odstawać, kość zaczyna się zawijać. Czyli to mi podpowiada, jaka jest opcja
optymalne, jakie jest, może być optymalne położenie kolan, bioder do przysiadu. Oczywiście trzeba pamiętać, że pozycja w podporze to nie jest to samo, co pozycja wysoka. Dlatego też czasem zjawisko podwijania się bioder, zjawisko batwinka, nadmiernego skręcania do rozdrożnego odcinku lędźwiowego w trakcie wykonywania przysiadu, jak rozumiem sobie, może też wynikać właśnie z niepewnej techniki, z braku równowagi sił pomiędzy mięśniem skorupowym uda, mięśniem pośladkowym, mięśniem pupowym uda, a mięśniami brzucha. Także równowaga mięśniowa, technika dobrego zejścia, dobrego stawienia stóp, to jest podstawa do tego, żeby rozważać testy dodatkowe na przykucie biodra, żeby rozważać, czy ten batwing może być, czy go nie może być, w jakim zakresie on będzie. Dalej będziemy się na temacie skupiać w kolejnych odcinkach, żeby Wam dokładnie pokazać, które mięśnie, jak należy zachować, rozciągnąć, jeżeli już jesteśmy pewni, że to jest kwestia też przykurczów mięśniowych. Do zobaczenia.